Urodził się w 1947 roku w Nisku. Pierwsze pieniądze zarobił w czasie studiów na Politechnice Warszawskiej. Pracował w Polskim Radiu przy Myśliwieckiej. Jak mówił Niemczycki, studia nauczyły go solidności, działania w grupie i selektywnego myślenia. Te wszystkie cechy pomogły mu w prowadzeniu biznesu. Zawodową karierę rozpoczął w latach 70. W 1977 roku wyjechał wraz z żoną do Stanów Zjednoczonych. Tam zetknął się z przedsiębiorcą Bertem Servasem, właścicielem Curtis International. Amerykański biznesmen szybko mianował go swoim asystentem do spraw Europy Wschodniej. To właśnie wtedy Niemczycki zarobił swój pierwszy milion i wbrew potocznemu stwierdzeniu nie musiał go nikomu ukraść. Na początku lat 80. biznesmen wrócił do Polski, a jeden ze znajomych podpowiedział mu, że upadające studio filmowe w Bielsku-Białej zatrudnia świetnych plastyków-animatorów. Z przygotowanym przez nich krótkim filmem pokazowym poleciał do USA, gdzie znajomy załatwił mu wizytę w Hollywood u współwłaściciela studia Hanna-Barbera. Po 8 minutach rozmowy, podczas której Niemczycki zaprezentował kasetę z Bielska, poszli na długi lunch. Wkrótce bielskie studio, które stało się firmą Joint Venture, otrzymało od Hanny-Barbery swoje zamówienie stulecia. Powstały w nim dziesiątki odcinków do dziś wyświetlanych na świecie filmów animowanych z serii Smurfy. Wkrótce Niemczycki wykupił firmę Curtis International od Berta Servasa i założył w 1991 roku Curtis Group. Firma systematycznie się rozwijała, obejmując kolejne dziedziny handlu, usług i produkcji. Curtis Group składa się obecnie z firm o odmiennych specjalnościach. Usługi lotnicze White Eagle Aviation, budownictwo Curtis Development, hotelarstwo Bryza i produkcja parafarmaceutyczna Curtis Healthcare. Inwestycje, które przynoszą biznesmenowi stały zysk, to spółka produkująca obudowy do telewizorów LCD koło Mławy, których głównym odbiorcą jest koreański LG. Niemczycki jest też właścicielem hotelu Bryza w Juracie. Jerzy Iwaszkiewicz w książce Kot w pralce napisał, że to chyba jedyny hotel na świecie, w którym to goście kłaniają się właścicielowi, a nie na odwrót. Do tego ceny są wyjątkowo wysokie. Za dwuosobowy pokój w sezonie letnim trzeba zapłacić 990 zł za dobę. Niemczycki przez lata był współorganizatorem pikniku lotniczego w Góraszce. Niedawno jednak podpisał kontrakt z francuskim inwestorem, sprzedając ten teren. Powstanie tam centrum handlowe. Biznesmen wybudował także fabrykę kapsułek żelatynowych pod Poznaniem, jedną z najnowocześniejszych w Europie, gdzie na zamówienie firm farmaceutycznych produkuje leki bez recepty, dietetyczne środki spożywcze oraz suplementy diety. Największą pasją Niemczyckiego jest lotnictwo. Jak sam przyznaje, gdy połknie się tego bakcyla, trwa to do końca życia. Lata bardzo często używając samolotu jako środka transportu, ale równie chętnie dla czystej przyjemności i relaksu. W swojej kolekcji ma kilka unikatowych samolotów, w tym CSS-13, czy odrestaurowanego, wyciągniętego z jeziora Messerschmitta z II wojny światowej. Biznesmen pilotował nie tylko małe samoloty czy helikoptery, ale także Boeinga 737, należącego do jego linii, czy nawet myśliwiec F-16. Zbigniew Niemczycki jest również prezesem Polskiej Rady Biznesu, zrzeszającej szefów i właścicieli największych firm polskich i działających w Polsce. Niemczycki znajduje się na liście 100 najbogatszych Polaków tygodnika wprost nieprzerwanie od lat 90. W ostatnim zestawieniu z 2012 roku 65-letni biznesmen zajął 10. miejsce z majątkiem w wysokości 1 miliarda 700 milionów złotych.